Dzień dobry, czy słychać mnie? Tak, oczywiście. Słuchać. Panie Piotrze. Dobrze. Prosimy. Dobrze, to fantastycznie, dziękuję. Ja już w takim razie będę zaczynał. Proszę Państwa, dlaczego taki temat, dlaczego zielony sport? Jest to fantastyczna forma spędzania wolnego czasu i myślę, że w obecnej chwili, kiedy no, w skrócie można powiedzieć, wiele nam zakazano, wiele nam okrojono i sytuacja jest dosyć specyficzna. Jest to wielka szansa dla tej formy aktywności, żeby ona mogła się jeszcze bardziej rozwinąć. Ja będę dzisiaj Państwa chciał o tym przekonać i będę chciał także nakierować, w jaki sposób to zrobić. No ale zacznijmy od tego, może ja tutaj będę chciał, zniknęła mi ta moja prezentacja, o dobrze, będę chciał się trochę podpierać prezentacją ze względu na to, żeby troszeczkę to Państwu usystematyzować i powiedzieć co, jak, dlaczego i gdzie możecie Państwo znaleźć istotne informacje. A więc tak, kim jestem i dlaczego się tu znalazłem? Nazywam się Piotr Paszyński i od wielu lat jestem aktywnym trenerem, czy to w Polskim Związku Biegu na Orientację, czy aktualnie trenerem głównym w klubie sportowym UKS Orientuś Łódź. Z zawodu jestem nauczycielem wychowania fizycznego. W tej chwili jestem jeszcze praktykującym zawodnikiem. Tak jak widzieliście Państwo na Facebooku, oprócz tego, że moją wielką pasją jest bieg na orientację, także interesuję się bieganiem w górach, mogliście Państwo zobaczyć kilka tam fotek z lasu, czy to właśnie też z zimowego ultramaratonu karkonoskiego. Co jeszcze? Przede wszystkim jeszcze w pracy zawodowej jestem prezesem Okręgowego Związku Biegu na Orientację. Stąd jakby cały czas na bieżąco śledzę, zajmuję się tymi sprawami. I w Polskim Związku Orientacji Sportowej jestem w tej chwili przewodniczącym Rady Trenerskiej, a więc zajmuję się sprawami ściśle szkoleniowymi. Jak możecie zobaczyć na zdjęciu poniżej, moje życie to stała praca z dziećmi, młodzieżą, tak, ponieważ jest to wiek powiedzmy 10-20 parę lat, jeśli tak można w skrócie powiedzieć. No i moim zadaniem w pracy trenerskiej jest oczywiście dzielenie się całym moim doświadczeniem zebranym przez lata. Oczywiście realizuję to głównie na treningach tutaj w Łodzi, a także na wielu obozach sportowych, na których spędzam czas z dzieciakami. Prywatnie, tak jak pisałem, tak jak widzieliście Państwo na Facebooku, jestem szczęśliwym ojcem, który nie wyobraża sobie życia bez dzieci, o czym też przed chwilą właśnie tutaj rozmawialiśmy, o tych rodzinnych aktywnościach i oczywiście bez aktywności fizycznej, bo to jest aktywność fizyczna, bieg na orientację to jest to, co mnie napędza. Proszę Państwa, co dalej? Co to jest ten zielony sport? Tak jak z moimi podopiecznymi dzielę się wiedzą, tak dzisiaj chciałem się podzielić z Państwem wiedzą na temat tej dyscypliny sportu, która naprawdę rozwija się w ostatnich latach bardzo. I to nie tylko na świecie, ale także w Polsce i to też dotyczy województwa łódzkiego. Jaki jest plus biegu na orientację? Jakie są jego zalety? No jest to sport, który można uprawiać w każdym wieku.
Począwszy właśnie od tego, że ja mogę iść do lasu z mapą, tak naprawdę z moimi dziećmi, które w tej chwili mają 4 i 6 lat. Mogą to być dzieci ze szkoły podstawowej, a może być to na przykład pan, który ma 75 lat czy 90 lat, bo tak, żeby Państwa zaciekawić, powiem, że takie kategorie wiekowe też funkcjonują u nas w biegu na orientację. Oczywiście musimy rozdzielić pewne rzeczy. Sport profesjonalny, gdzie wiadomo, że to będą zaliczali się zawodnicy, ci, którzy skończyli 14-15 lat do momentu skończenia pewnego wieku lat 30. Tak jak we wszystkich dyscyplinach sportu, tak jak, nie wiem, śledzicie Państwo kariery sportowe w tenisie ziemnym, gdzie wiecie, że zaczynają zawodnicy bardzo wcześnie i kończą w jakimś tam wieku, no to jest dokładnie, adekwatnie tak samo. No i to jest ta część profesjonalna. Natomiast jeśli chodzi o tą część, o której ja dziś chciałem z Państwem porozmawiać i powiedzieć, to jest ta część, która jest ogólnodostępna. I to jest ta część, która jest bardzo często nazywana rekreacją, aktywnością fizyczną dla naszego zdrowia. I taką formę możemy uprawiać naprawdę, i to nie jest w cudzysłowie, tylko można powiedzieć, że przez całe nasze życie, bo można wyjść w nosidełku z mamą, mając skończony jeden rok życia, a tak jak mówiłem, można iść na spacer z mapą, z moim dziadkiem, załóżmy mającym 89 lat, i jest to możliwe. Co o tym sporcie dalej? No, łączy ten sport, łączy nas jedno, można powiedzieć, i nie jest to piłka nożna, jest to nawigacja w terenie. Nawigacja w terenie, to jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Mapa, ja może coś tutaj też zademonstruję, tak, mapa. To dzięki niej możemy orientować się w terenie, wspomagać się kompasem. Tak wygląda kompas. No, oczywiście taki profesjonalny, tak, bo możemy mówić o bardzo różnych formach. Ten jest akurat zakładany na kciuk. Tak, to bardzo ułatwia później, gdzie ta moja kamerka, tak, pracę z mapą. W tej chwili mamy już elektroniczną formę potwierdzania punktów. To jest taki elektroniczny chip. No i nowoczesne technologie prowadzą nas do także użycia nadajników GPS. A takim symbolem, który znajdziecie wszędzie i do którego za chwilę dojdziemy, jak to wygląda, jest biało-czerwony taki punkcik, który mam nadzieję, że wielokrotnie spotykaliście w lasach, czy to w parkach, i wtedy już nikt nie miał wątpliwości, nikt nie będzie miał wątpliwości po dzisiejszym naszym spotkaniu, że był to bieg na orientację. Co jest jeszcze ważne w biegu na orientację? To jest, proszę Państwa, niepowtarzalność. I ja uważam, że jest to jedna z największych zalet, ponieważ za każdym razem, gdzie nie udajemy się na bieg na orientację, czy też spacer z mapą, nieważna jest jakby nazwa tego, ważna jest forma. Za każdym razem będzie to nowa trasa, za każdym razem, no może niekoniecznie za każdym razem będzie to nowy teren, bo umówmy się, jeżeli skorzystamy z Lasu Łagiewnickiego, będziemy wracać do tego lasu, ale będziemy wracać w różne miejsca i będziemy wracać na różne trasy przygotowane przez no, osoby, które zajmują się nad tym zawodowo, tak? Czyli za każdym razem będzie to niepowtarzalne doznanie. Natomiast mówiąc już na skalę taką europejską, tak, czy ogólnopolską, czy ogólnoświatową, to tak naprawdę za każdym razem będzie to nowe doznanie i zapoznanie z nowym terenem, tak? Ja mogę pokazać ostatni miesiąc, generalnie
każda mapa innego terenu w różnych miejscach w Polsce, no ale to jako taka forma ciekawości. Co jeszcze? Trzecia bardzo istotna rzecz. Sztuka równowagi. Bieg na orientację jest dyscypliną specyficzną i przez to piękną, że nie zawsze wygra lub nie zawsze najlepiej sobie poradzi, bo my mówimy teraz już nie o takim profesjonalnym, tylko rekreacyjnym bieganiu bardziej. Nie ta osoba, która jest najszybsza, najbardziej wytrzymała. Oczywiście w profesjonalnym sporcie to są zalety nie do przecenienia, bo tam decydują szczegóły. Natomiast tutaj bardzo ważne jest poprawne odczytywanie mapy i umiejętność nawigowania w terenie. Dlatego, jeżeli osoba, która będzie ciut gorsza fizycznie, wspaniale radzi sobie z mapą, ma dobrą orientację w terenie, ma doświadczenia zebrane, to bardzo często ona, można powiedzieć, zwycięży z tą osobą, która no, powiedzmy, jest mocniejsza, jest szybsza, jest bardziej wytrzymała, natomiast jest słabsza, można powiedzieć, technicznie. I to jest ta sztuka równowagi, czyli żeby być najlepszym w biegu na orientację, trzeba umieć wyważyć te dwie rzeczy, czyli prędkość biegu i prędkość poruszania się w terenie i swoje umiejętności nawigacyjne. Dobrze, proszę Państwa, co dalej? Teraz jest taka istotna rzecz, że chciałbym się z Państwem podzielić. Ja sobie przewinę, przepraszam chwileczkę. Konkretami. Chciałem się z Państwem podzielić już konkretami. Otóż w jaki sposób my możemy do tego biegu na orientację dotrzeć i w jaki sposób my możemy ten bieg na orientację w naszym województwie uprawiać i w jakim wymiarze. Przede wszystkim największym projektem, do którego ja serdecznie zachęcam do wzięcia, do spróbowania, jest to projekt, który się nazywa Zielony Punkt Kontrolny. To jest oryginalna polska koncepcja, która obejmuje stałe punkty kontrolne do uprawiania wszelkich form orienteringu. Ponieważ przejdziemy sobie dalej, za chwilę ja będę o tym mówił, ale to nie jest tylko bieg na orientację. Orientacja sportowa to nie jest tylko bieg na orientację, ale o tym za chwilę. Zielony punkt kontrolny. Jest to cała strona, no, dokładnie o tej samej nazwie, także jeżeli Państwo wpiszecie sobie w pasek przeglądarki ten adres, będziecie mieli dokładnie to, co widać w tej chwili w mojej prezentacji. Co to jest? Proszę Państwa, to jest wspaniała baza projektów, jest to baza ogólnopolska. Ona obejmuje w tej chwili 122 tereny w całej Polsce. Jeśli chodzi o teren województwa łódzkiego, jest tego 12. Można powiedzieć, że mało, można powiedzieć, że dużo, ale co do województwa łódzkiego, ja zaraz to przybliżę i powiem, jakie są te, że tak powiem, strefy, gdzie ten bieg na orientację jest rozwinięty. Teraz tak, jak poruszać się po tym serwisie i w ogóle jak to ugryźć, co to znaczy te stałe punkty kontrolne i tak dalej, i tak dalej. Tak jak widać tam na stronie głównej, mamy coś takiego jak bazę projektów i mapę projektów. Jeżeli znajdziemy sobie konkretny projekt należący do województwa łódzkiego, na przykład Spałę, Bełchatów czy powiat wieruszowski, bo to są trzy rejony, które są najbardziej rozwinięte. Wyszukujemy ten projekt i klikając go wyskakuje nam dokładna lokalizacja tego miejsca. Mapę możemy pobrać w PDF-ie, wydrukować sobie w pracy, w domu, pełna dowolność, także jest to też świetna sprawa naprawdę i my
bardzo rozwinęliśmy to też takie formy, tak? Z tak zwanego samodruku. No teraz na wiosnę, w tym trudnym dla nas okresie, kiedy no, byliśmy mocno ograniczeni. No i proszę Państwa, co w momencie, kiedy macie już mapę, bo to jest podstawa. Otóż z parkingu, który jest podany w tej lokalizacji, należy dotrzeć do początku mapy, który to start jest oznaczony trójkątem. I to zawsze tak będzie w biegu na orientację. Tutaj macie obrazek, który to przedstawia, że start, czyli miejsce, gdzie zaczynamy nasz spacer, nasz bieg, naszą rekreację z mapą, jest oznaczony trójkątem. Dalej mamy punkty kontrolne, tutaj akurat są przykładowo dwa, zazwyczaj jest ich dużo więcej. I metę, czyli zakończenie naszej, powiedzmy, rywalizacji podwójnym okręgiem. Tak to wygląda. Tak jak wspominałem wcześniej, jeżeli tam klikniemy sobie na zielonym punkcie kontrolnym na bazę projektów, akurat pod numerami 69 i 82 znajdziemy projekty, które zostały zrealizowane w Bełchatowie i w Spale. Są to projekty, które powstały ściśle we współpracy z Lasami Państwowymi, dlatego jakby wszystkie materiały i taka też jest idea jakby samego projektu Zielony Punkt Kontrolny, że materiały nie znajdują się. Zielony punkt kontrolny jest jakby portalem spajającym wszystko na skalę ogólnopolską. Natomiast projekty znajdują się najczęściej na stronach nadleśnictw lub leśnictw realizujących te projekty. Czyli tak jak w tym przypadku Bełchatów i Spała. No i tak jak mówiliśmy wcześniej, klikamy sobie tam. Tam najczęściej mamy do wyboru kilka tras, czyli taką mapę ściągamy w PDF-ie, ale do wyboru jest kilka tras, bo wiadomo, niektórych stać na trasę o długości kilometra, niektórych trasę o długości 4 km, a niektórzy chcieliby się zmierzyć z trasą powiedzmy 8 km. Są też warianty, o czym ja będę jeszcze wspominał, które umożliwiają poruszanie się na rowerze. I tak jak Państwo widzicie, tu jest wklejona taka mapka, która jest PDF-em. To jest oczywiście wszystko sformatowane, najczęściej przystosowane do formatu A4, tak żeby było naprawdę banalnie proste. Wielokrotnie drukowaliśmy to z telefonu, także to też nie ma z tym najmniejszego problemu. Możemy to zrobić w pracy, od razu po pracy spakować je, załóżmy, w samochód i zakończyć dzień pięknym treningiem w pobliżu naszego miejsca pracy czy zamieszkania. Dobrze, co spotka nas w terenie, a więc te stałe punkty kontrolne? No bo trzeba powiedzieć, że no to jest dość duża, zasadnicza różnica w porównaniu z takim biegiem na orientację, który ma formę zawodów i dzieje się jednego dnia. Wtedy mamy metalowe stelaże z tymi naszymi biało-czerwonymi punkcikami. Oczywiście tam są te elektroniczne stacje, potwierdzamy tym chipem, to wszystko jest skomputeryzowane, w tej chwili dzieje się online i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj ta forma musi być bardzo trwała, musi być ogólnodostępna przez dłuższy czas. Dlatego przyjęto rozwiązanie, aby to były punkty w postaci takich drewnianych słupków, pali. One są w wysokości 1,5 metra, one są przygotowywane przez dane leśnictwa, czyli to obniża koszty przygotowania tego, dlatego jest też to walor dla wykonawcy, tak? Że nie stwarza to jakichś ogromnych kosztów. Każdy taki słupek, jak widzicie, ma oznaczenie, że jest to na przykład punkt kontrolny 42, Chodzi o to, żeby po prostu, żeby nie dochodziło do pomyłki, tak? Czyli jeżeli mamy na mapie zaznaczony punkt numer 1 i on jest opisany, że to będzie punkt o kodzie 42, no to właśnie do niego docieramy i to jakby wyklucza
wyklucza pomyłkę. Poniżej znajduje się perforator, czyli jest to taka mechaniczna, stara forma potwierdzania tego punktu kontrolnego. No i tutaj robimy to na tej mapie, którą wydrukujemy. Ewentualnie są projekty, gdzie funkcjonują osobne karty startowe. Oczywiście jest to, można powiedzieć, taka forma dość już przestarzała. Natomiast tak jak i kolega poprzednio mówił, no pewne rzeczy robimy dla naszej satysfakcji i no nikt tutaj nie doszukuje się tego, żeby to przyjęło formę jakiegoś, nie wiem, naciągania przepisów i no to ma sprawiać przyjemność i dotarcie na punkt kontrolny, potwierdzamy ten punkt dla nas, mamy z tego satysfakcję, że udało nam się odnaleźć go w terenie, że pokonaliśmy takich punktów, znaleźliśmy takich punktów 10, 12, 16, że pokonaliśmy te 8 czy 10 kilometrów czy 4 kilometry w przyjemnej atmosferze, w lesie, na świeżym powietrzu. I to jest kwintesencją. Bardzo często na starcie lub na mecie takich, przy takich terenach przystosowanych z tymi stałymi punktami kontrolnymi znajdują się tablice informacyjne. Z tej tablicy właśnie wyczytacie jeszcze dodatkowe informacje o terenie, o tym, jakie trasy są dostępne. Bardzo często są też na tych tablicach mapy, czyli jeżeli przypadkiem byście się znaleźli w takim terenie, to nawet można zrobić zdjęcie takiej tablicy telefonem komórkowym, czy nie wiem, tabletem, który akurat tam macie w pobliżu, i na podstawie takiego zdjęcia przejść się po lesie, no bo wiadomo, że w tej chwili no, nie będziecie mieli drukarki przy sobie, żeby taką mapę wydrukować. Zalety. Z oferty mogą skorzystać wszyscy. Punkty można odnajdywać indywidualnie lub grupowo w formie rekreacji, turystyki, rywalizacji, w formie rodzinnej, także naprawdę w każdej. Tempo pokonania trasy jest dowolne, czyli teraz już właśnie nie mówimy o tym profesjonalizmie, tylko mówimy o tej rekreacji, o tej aktywności dla siebie, dla naszego zdrowia. Możecie, jeżeli teren pozwala, możecie robić to z kijami Nordic Walking, można jeżdżąc na rowerze, jeżeli śnieg spadnie i las jest do tego przystosowany, wielokrotnie robiłem to też na nartach biegowych, polecam. Co prawda dawno nie widzieliśmy w Łodzi, w województwie, dużej ilości śniegu, ale polecam. Osoby niepełnosprawne, jeżeli są ścieżki dosyć proste, a punkty znajdują się, a niektóre znajdują się przy samych drogach, też jest to możliwe, żeby z taką osobą pójść i taką formę aktywności zrealizować. No i oczywiście to, co ja polecam i za chwilę będę też zachęcał przy innym projekcie, to ta forma rodzinna, bo ten rodzinny bieg na orientację też się rozwija i no, uważam, że jest to świetna sprawa i o tym zaraz powiemy sobie jeszcze więcej. Wracamy z ostatnią rzeczą dotyczącą stałych punktów kontrolnych. Jest to projekt dotyczący powiatu wieruszowskiego. Powiat wieruszowski był prekursorem, czyli to był ich unikalny produkt turystyczny, to był ich pomysł i tak naprawdę powstawało to równolegle z zielonym punktem kontrolnym. Dlatego tak jakby oni nie są... prowadzą to jako osobny projekt, to się nazywa z mapą i kompasem. Oczywiście są udostępniani przez zielony punkt kontrolny, ale powiat wieruszowski był pierwszy i on ten projekt prowadzi bardziej indywidualnie. Jeżeli Państwo skorzystacie z tej strony www.powiat-wieruszowski.pl, tam jest dalej rozszerzenie albo jest bardzo łatwe wejście z samej tej strony głównej do tego projektu. Tam macie szczegółowy opis tego. To jest i troszeczkę się to różni, gdyż jest możliwość w większości punktów turystycznych, które znajdują się blisko tych map, a jest ich tam w całym powiecie 10, czyli bardzo dużo, jak na skalę całego województwa i w ogóle na skalę Polski,
Można taką mapę zakupić za jakiś drobny, za drobną opłatą, nie pamiętam, czy to była złotówka, czy 2 złote, wyposażyć się także w taką kartę startową i w ten sposób odbyć tą swoją przygodę z biegiem na orientację. I tam też wprowadzono coś takiego jak odznaki. Czyli nawiązując do mojego przedmówcy, można zdobyć w powiecie wierszowskim taką odznakę za ukończoną ilość takich właśnie biegów na orientację, więc to już jest taka forma bardziej rozbudowana, bardziej motywująca też i polecam, bo mój kolega tam w Galewicach naprawdę poświęcił temu bardzo dużo pracy i jest to bardzo fajnie przygotowane. I 10 map stoi otworem z Łodzi, droga S8, godzina czasu i naprawdę można spędzić świetnie, świetnie weekend. Dobrze, stałe punkty kontrolne są, wiecie Państwo, gdzie tego szukać, zielonypunktkontrolny.pl. Co dalej? Jaka propozycja w mieście Łodzi? Bo to jest dla mnie też ważna sprawa, nie tylko województwo, ale co w mieście? W mieście wiadomo, oprócz Lasu Łagiewnickiego, niewiele tych lasów, ale co my robimy i jak można trafić na świetną formę biegu na orientację? Proszę Państwa, nie wiem, czy ktoś słyszał. Nie wiem, czy ktoś słyszał, ale Łódź Park Tour. Powiem tak, jesteśmy w audycjach w Radiowej Trójce, bardzo często w Radio Łódź, w radioaktywnych, bardzo często korzystamy z promocji na Facebooku i tak dalej, ale ja cały czas wiem, że jest to kropla w morzu potrzeb. Dlatego bardzo zachęcam do zapamiętania tej nazwy i za chwilę przybliżę ten kolejny projekt. Proszę Państwa, Łódź Park Tour to jest miejski bieg na orientację dla wszystkich. Czyli tym razem wychodzimy z lasu, ale biegamy na orientację w mieście. Oczywiście nie zawsze to będzie stary rynek, tak? Czy manufaktura, czy ulica Piotrkowska, tak? Będą to osiedla, parki i tak dalej. Jest to cykl, który przede wszystkim jest skierowany, jest ogólnodostępny i jest skierowany do wszystkich. Dlaczego? On odbywa się w tygodniu i odbywa się po południu. Jeżeli Państwo wejdziecie na stronę, no tutaj niestety wymaga to troszeczkę reklamy, ale takiej w dobrym tego słowa znaczeniu, orientusloc.pl, znajdziecie w zakładce nasze zawody Łódź Park Tour. Zawody odbywają się raz w miesiącu, mają 2 cykle. W tej chwili jesteśmy po cyklu tak zwanym letnim i będziemy zaczynali cykl zimowy. I teraz tak, zawsze w czwartki, zawsze o 18:30 i zawsze zdążysz po pracy. To jest forma przyjęta właśnie dla wszystkich, tak? Dla uczniów, dla ludzi pracujących, żeby znaleźć tą aktywność fizyczną w tygodniu, bo weekendy często są obciążone, często ludzie mają swoje plany, często no, mają też i pracę zawodową. Dlatego raz w tygodniu o godzinie 18:30 4 trasy, rodzinna, początkujący, zuchwali, profesjonaliści, specjalnie tak nazwane dla zachęty. Tak nazwane też, żeby każdy odnalazł w tym swoje miejsce. Jestem z dzieciaczkami malutkimi, startuję na rodzinnej. Jestem pierwszy raz na biegu na orientację, startuję na początkujących. Jestem bardziej zaawansowany, wybieram sobie, zuchwali profesjonaliści. W cyklu zimowym nie boimy się tego, że robi się ciemno, startujemy z latarkami. Bardzo tutaj fajnie widać na zdjęciach. Naprawdę ostatnio przychodzi do nas prawie 200 osób, w tym po 50 osób, gdzie są to rodziny z dziećmi. Bardzo często mamy ten projekt z budżetu obywatelskiego,
przez to, że mamy go z budżetu obywatelskiego, on bardzo często jest całkowicie za darmo. Nawet jeśli nie jest za darmo, to wpisowe nigdy nie przekracza 10 zł. Myślę, że to nie wymaga akurat komentarza, bo w porównaniu z innymi biegami i aktywnościami jest to bardzo, bardzo niskie wpisowe. Tak? W tej chwili jest to blisko 20 osiedli w całej Łodzi, czyli 20 takich map, gdzie my te tereny zmieniamy co miesiąc i pojawiamy się w innej części Łodzi. Także naprawdę super forma aktywności, na którą ja zapraszam. Projekt numer 3. Wracamy do lasu, jesteśmy cały czas w Łodzi. Popularne zawody na orientację. Zawody, które od wielu, wielu lat są organizowane w mieście Łodzi, w Lesie Łagiewnickim. Czyli tutaj ta kwintesencja. Las Łagiewnicki. Ogólnodostępne, oczywiście, bo to jest jakby, to jest podstawa i to jest to, o czym ja chciałem do Państwa mówić. Organizowany jest ten cykl przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych w Łodzi. Zawsze w soboty, zawsze na ulicy Wycieczkowej 107, tam znajduje się taki przez wielu na pewno dobrze zapamiętany budynek Ośrodka Edukacji Ekologicznej w środku ulicy Wycieczkowej. Spotykamy się też tam raz w miesiącu. Te terminy są oczywiście na stronie tego Centrum Zajęć Pozaszkolnych. Te wszystkie strony ja oczywiście udostępnię, bo ta wiedza jest przede wszystkim dla Państwa. Tak? Nam zależy na tym, żeby jak najwięcej osób zaszczepiło w sobie tą chęć uczestniczenia i żeby z tej konferencji no, coś wydobyć, tak? Żebyście Państwo przekazali to dalej, bo to jest kwintesencja. 50 osób usłyszy, ale przekaże następnym 300. Proszę Państwa, 4 trudności tras, łatwa, średnia, trudna, elita, czyli znowu przychodzimy i my dostosowujemy trudność trasy do siebie. Nie ma żadnych ograniczeń, że ja nie mogę wystartować na łatwej. Chcę spróbować, zaczynam, startuję na łatwej. Czuję się super, mam już doświadczenie, startuję w elicie. Zapisy są tego samego dnia. Znowu mamy budżet obywatelski, czyli mamy wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, który często dofinansowuje i tak samo adekwatnie wiąże się to z tym, że wpisowe albo nie przekracza 10 zł, czyli jest ta taka, powiedzmy, przysłowiowa dycha, albo mamy ten start za free. Przychodzimy z dziećmi, wspaniale spędzona sobota. Także na tą stronę też zapraszam, bo naprawdę jest to rzecz godna polecenia. Proszę Państwa, to są 3 projekty w naszym województwie, w naszym mieście, które przede wszystkim chciałbym Państwu polecić. Zapamiętujemy, Zielony Punkt Kontrolny, Łódź Park Tour, czyli projekt Uczniowskiego Klubu Sportowego Orientus Łódź. Jeżeli na tą stronę orientusloc.pl będziecie ją odwiedzać, tam też wielokrotnie znajdziecie ogólnodostępne, darmowe, bo my bardzo często realizujemy je właśnie z budżetu obywatelskiego, z różnych dofinansowań, o które się staramy. Projekty dotyczące biegu na orientację, bardzo często są publikowane mapy, które można właśnie sobie ściągnąć, wydrukować. Dotyczą one okolic, także Łodzi, Grotnik, okolic Pabianic, Dłutówka, Gałkówka, naprawdę baza tych map. Ja zaraz Państwu to też przybliżę, jest dość duża. Co prawda nie udało mi się tego wstawić do samej prezentacji, ale to, co Państwo widzicie w dolnym rogu, to jest właśnie Wieruszów i okolice. Natomiast te pozostałe to są wszystko okolice Łodzi i teren jest naprawdę świetnie zmapowany. Moja propozycja jest taka, żebyśmy hasło zostań w domu zamienili na zostań w lesie. Mam nadzieję, że wiele osób, wiele z Państwa się ze mną zgodzi. Poniżej macie Państwo też adresiki, które zostały jakby wykorzystane w mojej prezentacji i na których znajdziecie te
wszystkie istotne informacje, bo tam naprawdę nie trzeba za wiele przegrzebać, strony są aktualizowane, jesteśmy też na Facebooku. Także z tego można korzystać. Ja oczywiście prezentację, udostępnię. Co jeszcze? Bardzo, jeżeli kogoś rzeczywiście ciekawi sama idea biegu na orientację, chciałbym zachęcić. O, jest mi ciężko dosyć. Chwileczkę. To jest, proszę Państwa, magazyn Bieg na orientację. I świetną informacją jest to, że on jest od tego roku 2020 dostępny w Empiku, w salonach Empiku. Wiadomo, że nakład nie jest zbyt duży i nie oszukujmy się, w dużym mieście będzie leżało 3 do 5 egzemplarzy. Niemniej jednak, jeżeli wpiszecie sobie magazyn Bieg na orientację, można też to kupić przez internet, to nie jest drogie, to wychodzi raz, góra, dwa razy w roku. Bardzo dużo ciekawych artykułów, dużo ciekawych też artykułów edukacyjnych, czyli to, co jakby może wielu z Państwa interesować, jak tego się nauczyć, tak? Jak do tego podejść i tak dalej. Co ja mogę powiedzieć jeszcze ze swojej strony, że bieg na orientację jest moją przygodą życia, ale to mówią wszyscy moi zawodnicy i to powie też na pewno każdy, że jest to wspaniała szansa na poznanie nowych terenów, poznanie nowych znajomych, podróżowanie i to naprawdę w bardzo dużym wymiarze i poniekąd też zwiedzanie. Przykład z ostatniego miesiąca. Niekłamany przykład. Zamek Książ. Bieg na orientację na Zamku Książ. Plus zwiedzanie. Bolesławiec, miasto. Także zakupy ceramiki jak najbardziej. No i oczywiście wiele naprawdę bardzo ciekawych terenów w całej Europie. Tutaj troszeczkę wyjdziemy ponad województwo łódzkie, ale Szwecja i wiele innych. Tak, odpowiadając na pytanie pani Ilony. Pani Ilono, oczywiście tak, organizujemy bieg na orientację jako formę imprez integracyjnych. No, oczywiście takie musiałoby być to jakieś tam indywidualne zamówienie, bo nie chciałbym teraz tutaj szerzej o tym mówić, ale mogę powiedzieć dwa razy tak. Zajmujemy się takimi rzeczami na zamówienie, ale zajmujemy się też takimi rzeczami z projektów, czyli po prostu, no prawda jest taka, czasami robimy to za darmo, czasami robimy to komercyjnie. Czy są jeszcze jakieś pytania? I coś piszę, zaraz sprawdzę. Dobrze. Tak, powiem tak, ponieważ szkolenie w klubie jest skierowane dla dzieci, czyli oczywiście przyprowadzając do nas kogoś na trening, mówię o dzieciakach, jak najbardziej jest to przede wszystkim darmowe i świetnie można się przy tym nauczyć. Takie treningi są we wtorki i czwartki w hali Małachowskiego w Łodzi. Na stronie orientuslots.pl są wszelkie informacje. Natomiast oczywiście istnieje też ta druga strona. No my nie jesteśmy zobligowani, ani też nie za bardzo mamy możliwość szkolenia dorosłych. Oczywiście rodzice dzieci
pewien sposób przesiąkają tym biegiem na orientację i przychodzą do nas na treningi automatycznie, no, czyli też w pewien sposób się uczą. Natomiast jeżeli byłaby to osoba, no tak powiem, bez dzieci, zupełnie z zewnątrz, to ja zapraszam. Wspaniałym początkiem i wspaniałą możliwością nauczenia się biegu na orientację i zobaczenia, co to znaczy, są te zawody Łódź Parkour. One są raz w miesiącu w różnych miejscach Łodzi. Trudno, nie uda się przyjść w listopadzie, można przyjść w grudniu, ale to zajmuje dosłownie półtorej godziny, ale można zapoznać się, jak to wygląda, i tam zawsze na starcie jest osoba, która pomoże, która poradzi, która wytłumaczy, i my też wiemy bardzo dobrze, kto jest, kto przychodzi nowy, tak, i bardzo, bardzo. Co to już pisze? Tutaj było pytanie, czy organizujecie też takie biegi dla firm? Tak, ja już odpowiadałem na to pytanie, że organizujemy. Czasami mówię, że jest to w formie, na przykład jest coś takiego jak Światowy Dzień Orienteeringu, tak? Czyli Światowy Dzień, w skrócie można powiedzieć, biegu na orientację, bo orienteering to jest orientacja sportowa, czyli tutaj mamy te kilka dyscyplin, tak? Bieg na orientację jest tą główną dyscypliną, tam jeszcze jest rowerowa jazda na orientację, narciarski bieg na orientację i także taki precyzyjny dla osób niepełnosprawnych, ale ja tu chciałem się skoncentrować głównie na tym biegu, na biegu, tak? Czyli tam, gdzie poruszamy się na nogach, bo jest to najbardziej dostępna i najbardziej popularna dyscyplina. Oczywiście z wielu projektów i w wielu sytuacjach robimy to niekomercyjnie, czyli popularyzacyjnie, tak? Odbywały się takie ogólnodostępne, na przykład w manufakturze i tak dalej. Natomiast oczywiście zajmujemy się też tym dla firm, czyli jeżeli mamy takie zlecenia, to tak, jak najbardziej. Dobrze, bardzo panu Piotrowi dziękujemy. Ja chciałem jeszcze powiedzieć tylko, że ta moja prezentacja oczywiście i wszystkie linki, wszystkie adresy są jak najbardziej ogólnodostępne i bardzo proszę nie bać się tego rozpowszechniać. Ja tu deklaruję, że oczywiście do wszystkich celów edukacyjnych jest to dostępne. I z tego miejsca dziękuję bardzo.